Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Zapraszam Wagi na czytanie na styczeń, czytanie ogólne na styczeń 2023 roku. Wagi, weźcie tylko to, co rezonuje, a resztę zostawcie dla osób, które miały to usłyszeć. No bo czytanie ogólne nie będzie spójne z każdym z Was, także zalecam Wam zdrowy dystans. Kochani, dziękuję Wam za lajki, subskrypcje i komentarze. Cieszę się, że czytania Wam się podobają. Dziękuję Wam za czas spędzony na kanale. Pamiętajcie, osoby, które nie subskrybują jeszcze kanału, o włączeniu subskrypcji oraz o włączeniu dzwonka. Dzwonek powiadomi Was o nowym filmie na kanale. Moi drodzy, dzisiaj robię dla Was czytanie nową talią, którą otrzymałam w prezencie na gwiazdkę od bliskiej osoby. To talia Wizard Tarot Barbara Moore. Ale na początku oczywiście zaczynamy od karty opiekuńczej dla wag na styczeń 2023. Już jest, już wypadła. Przyjaźń. Skontaktuj się z przyjacielem. Kiedy spotkasz się z bratnią duszą, ujrzysz siebie w lepszym świetle. Moje drogie wagi. Przyjaźń. Dobrze, czytanie dla wszystkich, czytanie ogólne dla osób w związkach, w relacjach, dla singli, dla wszystkich, dla osób aktywnych zawodowo, nieaktywnych zawodowo. Status Wasz nie ma znaczenia w tym czytaniu. Wasze wyzwanie wagi na miesiąc styczeń. 5 kielichów. Co pomaga lub co przeszkadza? 3 pentakle. Co odchodzi do przeszłości? Słońce. Co jest podstawą tej sytuacji? 4 kielichy. Co macie w głowie lub w sercu? 7 buław. Co przyniesie niedaleka przyszłość? Rydwan. Energia z zewnątrz. Cesarz. Nadzieje lub obawy? Eremita, czyli pustelnik. I rada lub wynik? Gwiazda. Macie całą końcówkę dużych arkan. W ogóle macie 5 dużych arkan, to dużo. W tle czytania macie, moje drogie wagi, pazia buław. Pazia buław. 8 buław. Pazia miecza. I jeszcze w dalszej kolejności są 3 kielichy, arcykapłanka i król kielichów. To tak to, co nas może maksymalnie interesować na styczeń i na ewentualnie czas po styczniu. A więc w tle czytania, moi drodzy, król, paź buław, więc moje kochane wagi, nie paź, to jest rycerz buław. To jest rycerz buław. I no, w tle wydarzeń mogą być jakieś gwałtowne wydarzenia. Mogą zaistnieć jakieś sytuacje dla kogoś typu relacja, związek na odległość albo jakieś inne niezobowiązujące spotkania, romanse. Może pojawić się lub pojawia się ktoś o jakby nowych, odmiennych poglądach, wzbudzający zainteresowanie pod kątem uczuciowym. Moi drodzy, albo to Wy taką osobę spotkacie, poznacie lub będziecie mieć z taką osobą do czynienia, albo Wasza osoba. Dlaczego? Dlatego, że to jest taka energia, w której ktoś nie czeka, rusza z kopyta, idzie do przodu. Tu jest działanie, tu jest odwaga, ale tu jest też, kochani, przeprowadzka, zmiana domu. Tu jest podążanie za swoimi namiętnościami. To jest osoba, która nie potrafi skupić swojej uwagi zbyt długo
na jednym celu, w jednym miejscu, na jednej osobie i ma tendencję do porzucania jednego celu w imię drugiego. Czyli trzeba tu pamiętać, że to jest ktoś, kto łatwo traci zainteresowanie i szybko stara się znaleźć sobie nowy cel, do którego będzie dążył z równą pasją. Moi drodzy, to co to oznacza? To oznacza, że to wy, oczywiście częściowo to wy jesteście w takiej energii i będziecie w ten sposób podchodzić w styczniu do relacji, do znajomości, ale w dużej mierze to może być właśnie taka osoba w waszym życiu, która, no, którą znacie, która jest, tak? Nieważne, czy ona jest w obszarze zawodowym, czy ona jest w obszarze osobistym, no ale tutaj, kochani, nadchodzi odchodzenie od tego, co wam nie służy. Więc najprawdopodobniej albo wy będziecie odchodzić, albo ta osoba, bo tu może być czyjaś zmiana domu, czyjaś przeprowadzka, więc ktoś może właśnie, słuchajcie, zamieniać jeden cel na inny, czyli tracić zainteresowanie i starać się, kochani, porzucić to, w czym tkwi, w czym jest, na rzecz czegoś lub kogoś innego. Tu jest 8 buław, czyli tu jest dużo wiadomości. No tutaj też są, mogą być związki na odległość, ale tutaj w ogóle mogą być też w 8 buławach romanse, to są często romanse w biurze lub romanse w pracy zawodowe, ale jeżeli nie, to są w ogóle, to jest mocno karta romansów, wymiany wiadomości, podążania, spotkań romantycznych, spotkań wszelkiego rodzaju, wyjazdów, zaproszeń na romantyczne spotkania. Oczywiście możecie dostać zaproszenie na takie romantyczne spotkanie od takiego rycerza buław. No możecie. Aczkolwiek, no tak, no możecie. Możecie mieć do czynienia z takim rycerzem buławy. Mogą być takie, wiecie, zaproszenia, spotkania, wiadomości, informacje. A dla innych z was to ktoś, kto będzie po prostu odchodził, tak? Natomiast w sumie tak do końca odchodzenia to może tu jeszcze nie być, ale ta osoba, która jest tak bardzo zapalona, tak? Ma tyle namiętności, przez co nie potrafi skupić zbyt długo uwagi na jednej osobie, na jednej celu, tylko jakby już szybko stara się znaleźć sobie nową osobę, nowy cel, tak? Żeby dążyć do niej z równą pasją, no to właśnie może tak być, że ta osoba dąży, tak? Już znalazła nowy cel, znajduje nowy cel i dąży z równą pasją. Słuchajcie, to może być ktoś, kto dąży do was, ale to może być też ktoś, kto od was dąży już do kogoś innego i już, kochani, wysyła jakieś wiadomości. Mogą to być wiadomości też do was, ale to mogą być wiadomości już też nie do was. Dla jednych z was to będą do was, a dla innych nie. Rozpatrując kwestię, że to będą jakieś informacje, wiadomości wymieniane do spotkań, w ogóle do relacji, tak? Wyjazdy, spotkania, tutaj wszystko może mieć miejsce. No to mamy tu jeszcze Pazia Mieczy, a Paź Mieczy mówi, kochani, o jakiejś prawdzie, która do was dotrze. Za pośrednictwem tych wiadomości może dotrzeć jakaś prawda, ta prawda może być wypowiedziana. To może być, ktoś może coś chlapnąć niedyskretnie, pomimo, że ostrożnie, ale to może wyjść trochę tak, wiecie, ktoś chciał dyskretnie, ale nie wyszło i no i może w przepływie emocji, wybuchu emocji powiedział jakąś prawdę. No i taka prawda może być wypowiedziana wam, tak? Ktoś wam może uprzejmie donieść, tak, jakąś prawdę. Czego może ta prawda dotyczyć? No mamy dalej trójkę kielichów, więc tu jest, są jakieś uroczystości, świętowania, imprezy. Tu są też jakieś, wiecie, tu może być jakiś romans, tu może być też jakiś... Tu może być też osoba trzecia w karcie trójki kielichów, jak najbardziej. No może mogą dotrzeć do was jakieś wiadomości, że ktoś się spotyka z innym, że, z kimś innym, że imprezuje, że świętuje, że bierze udział w imprezach, w uroczystościach. No właśnie, że może był jakiś skok w bok, że był jakiś romans. Tak, no mogło tak być. Może taka informacja do was dotrzeć, albo że ktoś taką sytuację planuje. A tu może być też ciąża, ale nie musi. Tu mogą być też zaręczyny w trójce kielichów. Może być świętowanie zaręczyn, albo świętowanie jakiegoś związku. Cieszenie się z tego, że jest się w związku, tak? I tu też można świętować z partnerem, że jest się w związku. Natomiast poprzez te trzy kielichy, przy tym imprezowaniu, świętowaniu, tutaj ktoś po wypowiedzeniu tej prawdy, że tutaj tak się dzieje, tak? Jest tutaj jakaś tajemnica, ale arcykapłanka mówi o tym, że tajemnica zostanie odkryta, że zostanie dostrzeżone to, co niewidzialne gołym okiem. No więc ktoś coś też może zauważyć, dostrzec, odkryć jakąś tajemnicę, jakiś sekret. Może to dotyczyć króla kielichów.
kogoś z trygonu wody, rak, ryby, skorpion. Król kielichów to karta skorpiona. Jeżeli to nie będzie jakaś prawda o skorpionie, być może to jego imprezowanie, trudno to nazwać czy imprezowanie, po prostu spotykanie się, tak, z ludźmi, świętowanie, uroczystości, zabawa, tak, radość, może zaręczyny czyjeś. No właśnie, ktoś może ukrywać zaręczone ze skorpionem, albo skorpion też może ukrywać. Tu może zostać ukryta, odkryta tajemnica, czyli no właśnie, odkryta tajemnica, bo arcykapłanka odkrywa to, co niewidzialne gołym okiem, no i może Wam odkryć tego skorpiona, tak? Że to dotyczy skorpiona, ale również może być tak dla kogoś z Was, że to skorpion przed Wami odkryje jakąś tajemnicę. Może, nie wiem, że z kimś się zaręczył, albo zaręcza, albo planuje coś, no albo w ogóle tak, że no, w efekcie to może dotyczyć, słuchajcie, no ewentualnie ten paź buław mógłby podążać w kierunku tego skorpiona, owszem, ale to jest też przeprowadzka i ona może dotyczyć tych osób, tak, że to jest ukrywane, że to jest planowane, ale w takiej dalszej perspektywie. Oczywiście część będzie rzeczy planowanych dla Was, a część rzeczy będzie planowanych nie wobec Was, tak, tylko wobec kogoś innego. Co mamy tutaj? Mamy, kochani, w wyzwaniu na miesiąc styczeń piątkę kielichów. Czyli tutaj coś się nie udaje. Coś jest wyzwaniem, bo coś się nie udało. Może się komuś nie udała jakaś współpraca zawodowa. Ktoś płacze nad rozlanym mlekiem. Może jakaś praca, może jakaś współpraca zawodowa, a może jakaś właśnie relacja, jakiś związek. A tutaj mogło się komuś coś właśnie nie udać. Bo w wyzwaniu mamy, kochani, pięć kielichów. Mamy smutek, jakiś smuteczek. Jest jakiś żal po tym, co się utraciło, kogo się utraciło, tak? Czasami pięć kielichów pokazuje takie klapki na oczach. Myślimy o pożegnaniu czegoś czy kogoś, co już nie wróci. Jest to jakiś ból, rozstanie w miłości, może rozpad związku. Ogólnie cierpienie emocjonalne, tak? Natomiast tutaj nie widzicie tego, że widoki na przyszłość są dobre, drogie wagi, bo nie wszystko stracone. Widoki na przyszłość są dobre i nie ma sensu martwić się zaistniałymi problemami, bo szczęście znajduje się blisko dla Was. Po prostu, no jest to jakby żal, jest to jakby takie rozczarowanie, przygnębienie, strata po tym, co miało przynosić radość i przyjemność. No więc miało być się prawdopodobnie z kimś, ale się nie jest, bo prawdopodobnie ktoś będzie, kochani, albo jakieś wiadomości do kogoś wysyłał i angażował się w jakiś romans, albo po prostu w ogóle angażował się, no może wypowiadał tą prawdę, tak, o tym, że ma jakieś inne plany związane ze swoją przyszłością, tak? I one mogą dotyczyć kogoś innego lub po prostu mogą dotyczyć życia w innym miejscu. Moje drogie wagi. Pięć kielichów mówi o tym, że Waszym wyzwaniem będzie, żeby rozprawić się z tym żalem, z tym smutkiem, z tą rozpaczą, z tą bezsilnością. Po prostu, żeby przepracować tę porażkę uczuciową, może jakąś stratę osoby, tak? No tu wyzwaniem są skomplikowane związki uczuciowe, może czyjeś rozstanie, może porzucenie, po prostu zamknięcie pewnego etapu w życiu. I zamknięcie tego etapu w życiu jest dla Was wyzwaniem. Pożegnanie kogoś, tak? Tutaj możecie rozpamiętywać przeszłość, rozpamiętywać jakieś poświęcenie dla kogoś, ale też może być wyzwaniem to, żeby rozeznać własne uczucia, bo tu może być taki brak rozeznania we własnych uczuciach, po prostu samotność. No wyzwaniem może być czyjaś samotność w styczniu. Ktoś może zostać opuszczony, faktycznie porzucony i może być to dla Was wyzwaniem, aby... No wyzwaniem może być ta samotność dla jakiejś wagi, która może dla jednej, mam nadzieję, że dla żadnej, która nie będzie po prostu, która będzie źle znosiła tą samotność, tak? Która się będzie jej obawiała. Również w obszarze zawodowym może taka sytuacja u kogoś wystąpić,
że możecie rozpamiętywać jakieś porażki, niepowodzenia, izolować się od ludzi. Czasami piątka kielichów mówi o takiej nieumiejętności uczenia się na własnych błędach. Ale no to też nie musi wystąpić. Jeżeli wyzwami rezonuje i jakiś przekaz na obszar zawodowy, to mogą się tutaj pojawić jakieś zmiany w miejscu pracy, które miałyby jakieś wywołać u Was większe napięcie emocjonalne, ale to byście raczej wiedzieli lub czuli, jeżeli miałoby coś u Was zmienić się. No bardziej to jest widoczne, widzialne bardziej na jakąś relację, na jakiś obszar osobisty niż zawodowy tutaj. Raczej, bo tu są kielichy, tu są duże arkana i to raczej tak wygląda. Owszem, no dla kogoś też tam może być, tak, jeżeli chodzi o obszar pracy, ale raczej rzadziej. Także no wyzwaniem będzie jakieś, może rozwianie jakichś nadziei, jakichś wspomnień. To będą takie, wiecie, uczucia, które mogą przeszkadzać, jakieś tam poczucie winy, czy inne problemy, tak, w relacjach na różnych płaszczyznach z ludźmi. Czasami wyzwaniem będzie przewartościowanie. Będzie taka analiza dotychczasowego życia i przewartościowanie swojego życia, przemiana duchowa. Tutaj takie coś może stać przed Wami jako wyzwanie w styczniu. Kochani, co może pomagać lub przeszkadzać? Na tej pozycji jest trójka pentakli, trójka monet. No to tutaj mogą pomóc jakieś umiejętności. Umiejętności, które pomogą Wam właśnie zjednać sobie ludzi, które pomogą Wam odświeżyć, odnowić jakieś kontakty, które pomogą Wam nawiązać nowe znajomości, czy to zawodowe, biznesowe, czy to osobiste, emocjonalne. Takie umiejętności, które też być może będziecie chcieli poświęcić się zdobywaniu jakichś umiejętności lub szlifowaniu, dokształcaniu się, zdobywaniu być może wiedzy w jakiejś konkretnej dziedzinie. Ale głównie trzy monety mówią o tym, że aby odnieść korzyści, należy użyć swoich umiejętności. Więc ta karta mogłaby Wam pomóc, w trójce monet mogłoby Wam pomóc to, abyście użyli swoich umiejętności, żeby odnieść korzyści. I wtedy wskazuje to na spore osiągnięcia, może to Wam pomóc, możecie prześcignąć konkurencję przyjaciół. Tutaj może przeszkadzać, kochani, czyjaś zazdrość, bo jest tutaj możliwa zazdrość ze strony osób, które są mniej zdolne, więc ewentualnie czyjaś zazdrość mogłaby zazdrość, zawiść, przeszkadzać. Ale jeszcze warto powiedzieć o tym, że trójka monet to jest druga karta, już tutaj, która czasami oznacza przeprowadzkę. O przeprowadzce i zmianie miejsca pobytu, miejsca zamieszkania mówił rycerz Buław. I tutaj o tym też może mówić trójka monet. Więc teraz tak, jednej wadze przeszkadza przeprowadzka, albo Wasza własna, albo czyjaś, może nieplanowana, albo nie chcecie, a musicie, albo ktoś się po prostu przeprowadza i to Wam przeszkadza. No chyba rzadziej pomaga, no chyba, że miałaby Wam pomóc przeprowadzka w innym miejsce, jeśli wiecie i to z Wami rezonuje, że w obecnym miejscu na przykład nie chcecie dłużej przebywać, nie chcecie pozostać z różnych względów, nie wiem, może macie jakieś nie takie wspomnienia, ale lub za dużo jest tych wspomnień i no chyba, że z tego powodu, tak, mogłoby Wam wtedy pomóc ta przeprowadzka, no innym może przeszkadzać właśnie, że to ktoś się wyprowadza lub przeprowadza. Co może pomóc w trójce monet, jeśli chodzi o relacje, miłość i przyjaźń? Może pomóc, kochani, nieustanna praca nad sobą, która byłaby wytrwała. Takie budowanie trwałych podstaw w relacji, w związku, trwałe uczucie, troska o drugą sprawę, o drugą osobę i sprawy codzienne. Czyli taka większa troska o partnera. Może tego było za mało, może było to zbyt powierzchowne. No bo wiecie, też jest jakiś powód, jeżeli ktoś faktycznie odchodzi z Waszego życia, tak, porzuca, odchodzi, przeprowadza się, wyprowadza się, no to
Czasami świadczy to, wiecie, zawsze jest jakiś powód oczywiście, nie ma winy z jednej strony. Natomiast zawsze warto zastanowić się nad tym, co można było robić inaczej albo co można było zmienić, tak? W tej relacji, w tej znajomości czy w tym związku. Bo no właśnie, może akurat skoro trzy monety mówią o takim budowaniu, o większej wytrwałości, o takim budowaniu trwałych podstaw w związku, o trwałym uczuciu i o trosce o partnera i sprawy codziennie, to by oznaczało, że tego brakowało. No bo skoro to jest na pozycji, że mogłoby to pomóc, no to znaczy, że tego nie było lub było tego za mało. Po prostu, że tego brakowało. Nie wiem, może drugiej osobie, może druga osoba potrzebowała jakiegoś wsparcia, albo emocjonalnego, albo materialnego, tak? Mogło to dotyczyć jakiegoś wsparcia materialnego i codziennej troski. Może brakowało jakichś podstawowych rzeczy, znaczy podstawowych dla tej osoby, tak? Do egzystencji, czy do właśnie funkcjonowania tak na co dzień. No może to przeszkadzało. No bo tutaj jakby tu jest mowa o sprawach codziennych, tak? O takim życiu na co dzień. No więc warto się nad tym też może zastanowić. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi słońce. Wagi, słońce, no odchodzi jakieś spełnienie, jakaś pełnia szczęścia, słuchajcie, bo słońce to duża arkana, tak? Może u kogoś odchodzi jakiś lew do przeszłości. Słońce jest najszczęśliwszą kartą w tarocie, więc no było to jakieś wasze szczęście, jakieś wasze spełnienie. To musiało być dla was ważne, istotne, tak? Ta osoba. Może miała być na całe życie, trudno powiedzieć. Natomiast, no słuchajcie, no z jakichś powodów to największe spełnienie, największe szczęście was opuszcza lub od was odchodzi. Na jakieś szczęście, na jakieś spełnienie waszych pragnień jakby odchodzi, tak? Odchodzą jakieś radosne chwile. No trochę powodzenia wam ucieka. Dobrze, moje drogie. Drogi wagi, co w podstawie sytuacji? W podstawie sytuacji są cztery kielichy. No jest jakaś nuda, znudzenie. Podstawą jest nuda i znudzenie. I widzicie, tutaj niektórzy z was, niektóre wagi, to może być dla jakichś kilku osób, które faktycznie wchodzą w jakiś romans, wchodzą w jakąś znajomość płomienną, znajdują sobie jakiś nowy cel, nową osobę, do którego, czy do której zamierzają dążyć z dużą pasją, kontaktować się, spotykać się, tak? Dużo informacji, dużo komunikacji. No dlatego, że podstawą sytuacji jest jakaś nuda, jakaś rutyna w obecnej, może relacji w obecnym związku. W związku z tym, no ktoś właśnie może szukać tego ognia, tych namiętności na zewnątrz, tak? No podstawa, a jeżeli nie, bo to może być dla jednej osoby, no to wracając do tego przekazu, który przed chwilą, o którym przed chwilą wspominałam, to cztery kielichy no, mogą mówić właśnie o tym smutku, o tym, że podstawą jest to rozczarowanie tą osobą, tą sytuacją. Jest ten smutek, ta tęsknota emocjonalna, taka apatia, tak? Natomiast to nie musi być wasze znudzenie, bo to może być właśnie powód, dla którego ta osoba odchodzi z waszego życia. No bo to jest raczej to, że no właśnie ona podąża za tymi namiętnościami, wysyła wiadomości, komunikuje się, zmienia miejsce zamieszkania, zmienia w ogóle wszystko, tak? No właśnie dlatego, że w podstawie sytuacji był ten smutek. Ta osoba mogła być rozczarowana jakąś egzystencją waszą na co dzień. Może miało być inaczej, a wyszło inaczej. I no właśnie, i tutaj jakby jest to znudzenie tą drugą osobą, tą całą sytuacją.
i ta osoba wyrusza po prostu, aby, kochani, podążać za czymś innym, za kimś innym. Tak może być. Poprzez monotonię, poprzez znudzenie, poprzez jakieś rozczarowanie miłosne, zawód miłosny, rozczarowanie drugą osobą. Tu jest jakaś niewykorzystana szansa w miłości. I tutaj akurat któraś waga może czuć, że to jest niewykorzystana szansa. Była szansa, która po prostu odchodzi, tak? Przez to może być zniechęcenie, apatia, takie spowolnienie w życiu uczuciowym i niepewność w uczuciach. Podstawą tej sytuacji mógł być brak zainteresowania też wami, tak? W taki sposób, jaki byście chcieli, aby było to zainteresowanie. No po prostu podstawą jest jakiś początek załamania tej relacji, tak? Tej sytuacji. Oczywiście nie trzeba chyba wspominać, że taka sytuacja może się też przełożyć na płaszczyznę zawodową. Czyli tutaj też w pracy możecie osiągać takie znużenie, niechętnie wykonywać swoje obowiązki zawodowe. Po prostu możecie odczuć jakiś brak satysfakcji z wykonywanej pracy, czy też bardziej motywacji, tak, do działania, do pracy w związku z tym, ale to jest stan przejściowy, który zawsze przechodzi. Słuchajcie, no tutaj w podstawie sytuacji może być sporo takich kwestii, jak pozbywanie się jakichś rzeczy, być może takich, które nie będą przypominały tej osoby. Częste zmiany decyzji, taka monotonia, tęsknota właśnie za kimś lub za czymś utraconym. Utrata okazji, takim utraconym się, uważa się bezpowrotnie, tak? No tutaj będzie jakaś praca nad sobą, nad własną osobowością, tak? I ona by pomogła, o tym mówi Trójka Pentakli. Możecie, wiecie, odwoływać spotkania przez to, tak? Może ktoś będzie chciał wam pomóc, a wy będziecie tą pomoc odrzucać, tak? Co wobec tego w głowie lub w sercu? No w głowie lub w sercu macie 7 buław. Wagusie. No właśnie, co macie w głowie lub w sercu? No macie chyba to, że zbyt dużo osób się wtrącało. Może skończyło się jak kiedyś, może to już było nie pierwszy raz. No bo czasem przyczyną tych sytuacji, które miały miejsce w waszej relacji, w waszym związku, w waszej znajomości, no właśnie, może miały osoby trzecie na to wpływ, może one wtrącały się do tej relacji, tak? Tak źle doradzały może wam. Może to byli wasi rodzice, nie wiem, wasi znajomi, przyjaciele, ktokolwiek, czy po prostu inna, powiedzmy, zazdrosna osoba. Słuchajcie, no 7 buław mówi o tym, o jakiejś, macie w głowie jakąś odwagę, jakąś wytrwałość, tak? Może sukces zawodowy też, ale pamiętajcie, aby w tym niepomyślnym okresie nie poddać się, nie ustąpić, nie odpuszczać, być upartym i walczyć o swoje. Bo tylko zdecydowane podejście i mądre posunięcia mogą doprowadzić was do zwycięstwa. Drogie wagi. No ale właśnie, w głowie i w sercu jest ten niepokój. Co teraz? Co dalej? Dlaczego tak się stało? Mogło być inaczej. Może być rozdrażnienie. Mogą być takie trudności w realizowaniu zamierzeń. Nieporozumienia, problemy w związku. No ale właśnie tutaj mocno wtrącanie się osób trzecich. I wy to jakby macie w głowie, że to może być przez to, że dużo osób się, że ktoś po prostu wtrącał się w tą relację, tak? Ktoś wam może źle doradzał, źle was nakierowywał, może mówił wam, co macie robić, jak macie to robić, co macie mówić i po prostu szala się przebrała, tak? No właśnie, może to były takie docinki, może macie w głowie to, że to było za dużo tych docinków, albo ze strony partnera, albo z waszej strony do drugiej strony. Mogło mieć wpływ też jakieś zawistne otoczenie na tą sytuację. Poprzez to jakby nabraliście sił, tak? Poprzez te nowe doświadczenia. No. Macie w głowie teraz te samotne zmagania, bo jeżeli faktycznie zostaliście sami w tej chwili, no to no jest w waszej głowie taki konflikt, tak? Możecie reagować na różne sytuacje gwałtownymi wybuchami emocji. Może to być pod wpływem presji otoczenia.
Będziecie się starać też uciekać jakby od rzeczywistości. No właśnie i zmagać z tą samotnością, tak? W ogóle samotne zmagania, tak? Z egzystencją, z życiem na co dzień. Ale pamiętajcie, że dzięki osobistej dzielności triumf nad przeciwnościami losu jest do osiągnięcia. Problemy są do przezwyciężenia. No i moi drodzy, co nie w niedalekiej przyszłości? W niedalekiej przyszłości jest rydwan. Możecie w niedalekiej przyszłości mieć raka, też osoby z trygonu wody, ale jeżeli nie, no to są wszelkie wyjazdy. Tutaj ktoś rusza, no wygląda na to, że wy ruszacie, karta wszelkich wyjazdów, spotkań, kontaktów, też oznacza wiadomości. To jest mocno rezonuje z tym tłem, o którym mówiłam na początku i to tło może Was dotyczyć. To możecie być zarówno Wy, a nie ta Wasza osoba. U każdego z Was będzie ta sytuacja wyglądała inaczej. I tutaj sporo wiadomości, podróży, wyjazdów, być może delegacji, ale to też może z tego wszystkiego powstać. Związek na odległość. Może pojawić się między Wami taka nić porozumienia, chemia, wielka sympatia, przyjaźń, a może już nawet jakieś uczucie. Może tak być. Też może być w ten sposób, że może tu być w przyszłości jakaś jeszcze rywalizacja dosyć silna. Zdobywanie drugiej osoby, zabieganie o drugą osobę. Może być to płomienny romans też, zabieganie o partnera. Trudno powiedzieć, czy od tego samego, czy od kogoś innego. Może tak jeszcze być, czy o nową osobę, czy o zupełnie inną. No tutaj szykuje się na taką relację w najgorętszej fazie, tak? W przyszłości. Niektóre raki, które mają, przepraszam, niektóre wagi, które mają całkiem w porządku sytuację i relacje, mogą po prostu też zdecydować się na jakąś podróż poślubną, w ogóle na jakąś podróż albo podróż poślubną. Słuchajcie, rydwan często pokazuje nową miłość, więc przed Wami jest Wam pisana jakaś nowa miłość w dużej arkanie. Poradzenie sobie też z przeciwnościami, tak? Większe zaangażowanie tutaj może być, będzie. No, natomiast dla jednej może wagi powiem to, że przy piątce kielichów rydwan może oznaczać, może to być informacja o zerwaniu związku, o zerwaniu relacji, no ale to już raczej byście w tle tego wszystkiego o tym wiedzieli, że tak jest lub będzie, prawda? W każdym razie, słuchajcie, są to jakieś zmiany, które idą w dobrym kierunku. To są dobre zmiany. Owszem, tu może być otrzymanie jakiejś nagłej wiadomości i tu właśnie może być zmiana miejsca pobytu, podróż, również taka niezapowiedziana podróż. Wiecie, to też, Pan też mówi o zdobywaniu czegoś, czego pragniecie i o pomyślnej realizacji celów, więc to też dla kogoś może w ten sposób wyglądać. I przyszłość bardzo ładnie szykuje się w sprawach zawodowych, finansowych Wam też, ale rydwan zaleca Wam skupienie się na jakimś jednym projekcie, tak? Na jednym zleceniu, na jednym projekcie. Tutaj jest wytrwałość, opanowanie. Ktoś może też otrzymać, zdobyć nową pracę w rydwanie, jak najbardziej, lub uzyskać niezależność finansową. To jest taki fajny wysiłek, który przyniesie Wam satysfakcję. Kochani, co z zewnątrz, energii z zewnątrz jest cesarz. Widzicie, idzie z zewnątrz jakaś bardzo, słuchajcie, sytuacja bardzo, idzie z zewnątrz jakieś bezpieczeństwo materialne. Idzie jakaś duża stabilizacja też. Słuchajcie, no ktoś z zewnątrz być może udzieli Wam wsparcia. To jest jakaś osoba o potężnym sercu, o dużej wiedzy i władzy też. To może być osoba dużo starsza. Na pewno po 40 roku życia i wzwyż w ogóle, tak? A no tutaj
Ktoś, kto zmierza z miłością, ze wsparciem, ze stabilizacją. Słuchajcie, to może być osoba też od Was starsza, która może zmierzać do Was, do relacji, do związku. Tutaj może być stabilizacja w związku, w ogóle może zmierzać w Waszym kierunku jakaś stabilizacja, która może przyjść z zewnątrz. To może być ktoś, kto będzie dominujący, ale będzie też zapewniał wszystko co najlepsze. A w życiu uczuciowym wskazuje to na to, że będą sprawy toczyć się w dobrym kierunku i taki ktoś przyjdzie do Was z zewnątrz, tak? No może być tutaj też właśnie czyjaś, słuchajcie, pomoc, wierność w przyjaźni, taka stabilność. Ale z otoczenia może przyjść też do Was zupełnie nowe etapy w życiu, z którym będą się wiązały same pozytywne aspekty. Słuchajcie, tutaj w tej karcie jest luksus, jest szacunek, jest wszystko to, co powinno być. Tu może przyjść jakaś podwyżka, a też wynagrodzenia, wzrost płac, zysku firmy, taka bezpieczna, stabilna sytuacja finansowa, spokój. No z zewnątrz zmierza do Was jakaś niezawodna osoba, jeśli chodzi o relacje, związek, miłość. Bardzo fajnie. Nadzieje lub obawy, pustelnik, więc wagi. Obawiacie się, kochani, samotności. Obawiacie się podejmowania decyzji, obawiacie się tego izolowania, tego, że będziecie się izolować, tak? Tego, że będziecie ciągle chcieli coś przemyśleć, wracać do tego myślami i cały czas chcieć dowiedzieć się, dlaczego tak się stało, tak? Obawiacie się tej zadumy nad swoją przeszłością, że będzie Was ta przeszłość ciągle, kochani, że będziecie myślami do niej wracać, tak? Ale też z drugiej strony macie nadzieję na jakiś rozwój duchowy, na znalezienie prawdy. Może będziecie poszukiwać takiej prawdy z dala od ludzkich oczu i no, obawiacie się, że poznacie jakąś prawdę o samym sobie, bo wiecie, oczywiście ktoś może mieć nadzieję, że szuka prawdy, znajdzie prawdę, ale też znajdzie prawdę o samym sobie, tak? No dla jednych to nadzieja, dla innych obawa, to zależy jaka ta prawda o Was, co Wam przyjdzie o Was do głowy, jacy Wy w tej prawdzie się pokażecie dla siebie, tak? Tutaj bardziej o to chodzi, jak siebie odbierzecie. Jedni z Was zrobili, może postępowali w porządku, inni może stwierdzą, że nie zawsze. No i tu może ta prawda do Was dotrzeć, tak? Że obawiacie się, że będziecie zbyt ostrożni, że będziecie unikać aktywności, że będziecie skupiać się na przeżyciach wewnętrznych, tak? Po prostu obawiacie się tego oddalenia uczuciowego, w ogóle oddalenia. Obawiacie się tego, że będzie Wam trudno komuś zaufać, że po prostu tracicie to zaufanie, że nie macie tego zaufania do płci przeciwnej. I tu będzie obawa przed tym lękiem, przed ponownym odrzuceniem na przykład przez kogoś, tak? W ogóle to możecie się zastanawiać nad tym i brać pod uwagę to, że po prostu być może nie umiecie być w związku, ale to będą tylko Wasze takie przemyślenia, Wasze odczucia, tak? Wasze obawy, które w ogóle mogą nie mieć nic wspólnego z rzeczywistością, więc nie ma sensu takich obaw dopuszczać do głosu serca, do głosu rozumu, rozsądku i do głowy, też do myśli, do głowy, dlatego że słuchajcie, jeżeli wiecie, że na pewno postąpiliście z czymś nie tak, że mogliście postąpić inaczej, no to jest inna sprawa, tak? Ale to, jeśli nawet tak było, to pytanie, czy to było pierwszy raz i było wiele szans, czy po prostu, czy to była już któraś taka sytuacja z kolei i wiecie, że być może tacy jesteście, tak postępujecie i tyle, i tak jest, i tego się nie da zmienić, bo nie zawsze, nie każdy chce pewne rzeczy zmieniać, bo tu nie o to, chodzi o to, żeby siebie zmieniać, tak? Jak ktoś ma coś robić na siłę i robić inaczej i nie potrafi, to jest bez sensu, tak? To lepiej, kochani, znaleźć osobę z taką, która będzie z Wami po prostu
z którą wy będziecie przede wszystkim, nie musieli się obawiać, tak? Nie musieli się obawiać poznania prawdy o sobie wtedy. To zależy wszystko, jaka ta prawda była i co ta prawda o sobie miałaby wam powiedzieć i przekazać. Niektórzy mają nadzieję na awans w pracy. Życzę. Może dostaniecie. Moje drogie wagi, w wyniku lub w radzie jest gwiazda. I to jest bardzo pokrzepiające, bardzo pocieszające, bardzo przyjemne, pożądane dla was. Dlaczego? No dlatego, że gwiazda, kochani, to w wyniku tego jest jakieś spełnienie nadziei, jakieś spełnienie pragnień. Nadzieja na to spełnienie też. Nadzieja na tą harmonię wewnętrzną, na równowagę. Ale wiecie, przede wszystkim, słuchajcie, no jest to zapowiedź waszego szczęścia, więc w wyniku czytania idzie jakieś szczęście, idzie jakieś spełnienie najskrytszych marzeń. W wyniku tego jest jakaś droga, która prowadzi was do celu, w nadziei, w wierze, w prawdzie, głębokiej miłości, przyjaźni. Słuchajcie, może jest tu możliwy ślub, jest tu możliwa, w ogóle jest tu możliwa, jeżeli tu faktycznie zmierza cesarz z otoczenia, tu jest możliwa jakaś nowa relacja, inna relacja. Jest w ogóle możliwa przyjaźń, miłość, równowaga, ślub, harmonia, szczęśliwa przyszłość i spełnienie marzeń. No to jest wynikiem i ta gwiazda mówi o tym zakończeniu jakby stycznia, ale i otwarciu kolejnego okresu w waszym życiu, tak? Bo gwiazda zachęca, abyście podjęli kolejny krok, abyście nie przestawali na małych rzeczach w swoim życiu. Abyście też dostrzegali swoje szanse, to jest też istotne. Bo ona wam daje jasność, nadzieję i spokój. I spokojnie możecie, tutaj jest też konieczne w gwieździe to, abyście ruszyli dalej, abyście zaczęli zmierzać do osiągnięcia wyznaczonych sobie celów. Wiecie, tutaj to jest też karta, gwiazda może oznaczać ciążę, gwiazda może oznaczać nową miłość, ogólnie kartę osoby zakochanej. No więc pięknie, no bo wygląda na to, że się zakochacie. Słuchajcie, wynikiem dla kogoś może być wodnik, może zakochacie się w wodniku, albo to szczęście i zapowiedź waszego szczęścia będzie z wodnikiem. Może tak być, ale nie musi. Tutaj ktoś będzie zakochany. Zapanuje wewnętrzna harmonia. Tu będzie możliwość zajścia w ciążę, spędzania czasu w miły sposób. Będzie tutaj, wskazuje to na miłość, która będzie pełna ciepła, wzajemnego zrozumienia, ale tutaj się szykuje też powodzenie w miłości i spełnienie. Naprawdę. Cóż za radę daje nam gwiazda? Słuchajcie, no gwiazda radzi, abyście wypowiadali swoje życzenia i podążali za swoim szczęściem, więc uważajcie w gwieździe, jakie wypowiadajcie życzenia, bo się mogą spełnić, a raczej powinny. Więc słuchajcie, wypowiadajcie takie, jakie byście sobie życzyli. To, co sobie życzycie, wypowiadajcie i podążajcie za swoim szczęściem. A wszystko powinno się udać. No tutaj na pewno rozpoczynacie nowy etap w swoim życiu. Być może nawiązujecie też nowe kontakty, które odmienią wasze dotychczasowe życie. I gwiazda daje nadzieję na to, że wszystko ustabilizuje się, a burzliwy okres w waszym życiu mija. A w zasadzie już minął. Super. W każdym razie wszelkie plany podjęte w karcie gwiazdy, jakby jeśli zostały podjęte, to będą miały swój radosny finał, pamiętajcie. Pamiętajcie o przyjaźni, jeśli potrzebujecie. Skontaktujcie się z przyjacielem. Kiedy spotkasz się z bratnią duszą, ujrzysz siebie w lepszym świetle. Dla każdego tą bratnią duszą będzie ktoś inny, czy też tym przyjacielem jest ktoś inny, ale wy na pewno wiecie, kto to jest. Też ktoś, kto zmierza w waszym kierunku. No piękne rzeczy tutaj. Ta cała od przyszłości, od niedalekiej przyszłości, ten rydwan, cesarz z otoczenia, gwiazda w wyniku. To bardzo piękne rzeczy. Ja wam życzę dużo miłości, zgody i kochani,
porzucenia tych smutków, smuteczków przez, na rzecz tej miłości, jasności, nadziei i wiary w to, że wszystko się uda. Buziaczki, pa, pa.